Jak masz na imię? Dominik, Marcin, Andrzej? Dominik. Co lubisz najbardziej? Pływać, skakać, czołgać się. Czołgać się. Gratulacje, zarobiłeś 20 zł? Siemanko, dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak zarabiać na ankietach, ponieważ wiele osób, które zaczyna zarabiać w internecie, trafia właśnie na zarabianie na ankietach i często i gęsto właśnie później zraża się do zarabiania w internecie, ponieważ można się do tego zrazić. Na ankietach można zarobić sobie troszeczkę, kilkaset złotych dodatkowo, ale nie jest to główne źródło dochodu i przez to tak naprawdę dużo osób, tak jak powiedziałem, zraża się do zarabiania w internecie, a w internecie można zarobić naprawdę duże pieniądze. W tym odcinku pokażę Ci, jak maksymalną ilość pieniędzy zarobić na ankietach, konkretne sposoby i jak zamienić to na źródło pasywnego dochodu, ponieważ też jest to możliwe, jeżeli zrobisz to w odpowiedni sposób, to może być to jakieś miesięczne, zwykłe, pasywne dla Ciebie źródło dochodu, a nie musisz bezpośrednio wykonywać tych ankiet, choć możesz, jest to dodatkowa opcja. Pokażę Ci konkretnie, co robić, jak robić, żeby wyciągnąć z tego maksymalne pieniądze. Także obejrzyj to wideo do końca, a będziesz mógł regularnie dorabiać sobie kilkaset złotych miesięcznie, bo specjalnie dla Ciebie to sprawdziłem, żeby rozwiać te wszystkie tutaj wątpliwości na temat zarabiania na ankietach. Dużo osób to szuka, więc stwierdziłem, że sprawdzę, jak to jest. Także lecimy na komputer. A więc tak, serwisów, na których możesz wypełniać ankiety, jest dużo. Jeżeli chodzi o rynek polski, to jednym z najpopularniejszych serwisów jest opinie.pl. Wszystkie linki w ogóle będą w opisie tego filmu. I teraz tak, jeżeli się rejestrujesz, to warto jednak zalogować się przez Facebooka z tego powodu, że jeżeli ja bym był właścicielem takiego serwisu, to też więcej ankiet bym dawał do ludzi, którzy się zarejestrowali przez Facebooka. Dlaczego? Dlatego, że jest to jakieś tam większe potwierdzenie, że jest to realna osoba, że nie jest to jakieś multikonto i tego typu rzeczy. A tutaj algorytmy na niektórych tych serwisach działają bardzo dobrze i będą wysyłać mniej ankiet lub nie będą nawet wcale wysyłać do kont, które będą podejrzewały jako zduplikowane. Także jeżeli jest taka opcja na serwisie, zaloguj się po prostu przez Facebooka i ze spokojem. Facebook tam masz w ustawieniach też ustawienia prywatności, także będziesz widział, do jakich danych ma dostęp dana strona internetowa. Czy czasem nie publikuje postów na Twojej Facebooku, ale raczej nie powinno być takiego problemu, że tak powiem. To jest raz. Tutaj jak dalej widzisz, następny serwis to luna.com. Też tutaj możesz założyć konto i tak samo wypełniać ankiety. On też jest również po polsku, a działa też globalnie. I na początku, zobacz, pokazywałem tam, że 20 zł za wypełnienie prostej ankiety. Oczywiście to był żart, ale jak widzisz tutaj na przykład, to już jest serwis typowo zagraniczny. ysense.com, linki w opisie, tak jak mówię, filmu. I zobacz, tutaj trafiają się już nawet faktycznie ankiety za 20 zł po wypełnieniu takiej ankiety. Jak tutaj na ten moment, jak widzisz, tutaj jest, to już w dolarach zarabiamy. Tu jest ankieta, po której wypełnieniu dostaniesz 4,5 dolara. I tutaj już się mogą zdarzyć takie ankiety, za których już nawet 20 zł zarobisz. No a tutaj jest jakaś minimalna znajomość angielskiego wymagana, ale to naprawdę wszystko jest proste, możesz sobie ze spokojem to przetłumaczyć i nie będzie naprawdę problemu, a tutaj już zarobki będą ciutkę większe. Czyli przede wszystkim, zobacz, ja napisałem artykuł na bloga na ten temat, bo wiem, że dużo ludzi to szuka. Przede wszystkim pierwsze, co musisz zrobić, zarejestruj się na wszystkich stronach, na których można wypełniać ankiety, żeby w przypadku, gdy na jakiejś z jednej strony nie ma ankiet, to przechodzisz na następną. Najlepiej załóż sobie specjalnego maila do tego, żeby jak będziesz dostawać powiadomienie, że jest jakaś nowa ankieta, to będziesz miał na przykład skonfigurowanego Gmaila z telefonem. I od razu wiesz, żeby wchodzić i od razu wykonuj tą ankietę, jak się pojawia, czyli zarejestruj sobie wszystkie serwisy, jakie są. Znajdziesz tutaj na moim blogu, w moim poście, tutaj masz wszystkie serwisy na temat
które pozwalają wypełniać ankiety, czyli zakładasz maila specjalnego, z którego będziesz miał powiadomienia na telefonie i zakładasz wszędzie konto w tych serwisach po prostu. W ten sposób już twoje zarobki miesięczne mogą wynieść kilkaset złotych. I teraz sobie pomyśleć, no przecież można zakładać właśnie te fejkowe konta, czyli multikonta, żeby więcej zarabiać, mieć dostęp do większej ilości ankiet. Tak jak powiedziałem, te algorytmy działają zazwyczaj w tych serwisach dosyć dobrze, więc jeżeli już chcesz coś takiego robić, to kup sobie VPN-a. VPN to jest nic innego, link też będzie w opisie. Najlepiej dedykowany tutaj. Czyli dodajesz to get dedicated IP i tutaj po prostu pobierasz oprogramowanie, które da ci stałe IP inne niż twojego komputera aktualnie. I wtedy jak logujesz się na inne konto, tu będziesz prawdopodobnie mógł wybrać też kraj, z którego, bo wtedy będziesz mógł założyć, że niby jesteś z innego kraju, też będziesz miał dostęp do innych ankiet. Wtedy jak wybierasz sobie to konto, to na dane konto wchodzisz z danego IP cały czas. A jak to się robi, to jest po prostu proste. Pobierasz tego Pure VPN na przykład na Windowsa czy na twój telefon, bo to możesz to zrobić przez telefon. No i później włączasz go z tym danym IP, wybierasz którym i logujesz się na te konto przez te IP, na te serwisy po prostu i w ten sposób ewentualnie możesz robić sobie te multikonta lub na przykład Facebooka i wtedy przez Facebooka się logować na tamtych serwisach, żeby to było bardziej wiarygodne, żebyś tych ankiet dostawał więcej. A teraz pokażę ci, co możesz zrobić, żeby zamienić to na źródło pasywnego dochodu. Jak to zrobić? Zobacz, każdy z tych serwisów, co tu jest praktycznie, on ma link polecający. Jak sobie wejdziemy tutaj, na przykład na ten, to wejdziemy sobie tutaj, na główną stronę i zobacz, tu jest affiliate link. To jest link, przez którego jak dana osoba się zarejestruje w tym serwisie i będzie wykonywać ankiety, to ty będziesz dostawał procent od wykonania tych ankiet przez tą osobę. I to samo się tyczy praktycznie wszystkich serwisów. Zobacz, Toluna ma tutaj to samo. I na takiej zasadzie to działa. I teraz jeżeli na przykład zrobisz film na YouTubie, tak jak ten film, jak napiszesz bloga lub po prostu zamieścisz na przykład, co możesz zrobić, już ci pokazuję, na Wykopie czy jakimś innym forum swój komentarz, w którym opiszesz, jak się zarabia na takich ankietach. Na przykład zobacz, wejdź sobie w Google, wpisz zarabianie w internecie, Wykop i tu masz na przykład jakieś tagi, wchodzisz sobie w to, masz tak zarabianie, masz tu różne wątki, po prostu zakładasz sobie tu konto, patrzysz w którym wątku, na jaki temat piszą i gdzieś tam dołączasz swój komentarz, pisząc o tym, jak wypełniłeś na przykład ankietę lub jak na danym serwisie się zarabia wypełniając te ankiety. I dając od siebie coś, pomagając innym ludziom, później dajesz swojego linka. Tak samo możesz zrobić to za granicą, jeżeli umiesz angielski, ponieważ te serwisy, tak widzisz, są te zagraniczne, tak ten, co ci pokazałem wcześniej, to jeżeli znasz angielski, to możesz wpisać sobie Reddit, making money from home. I tutaj, jak zobaczysz, też możesz dodawać komentarze na takiej samej zasadzie, co na Wykopie. Tu się też bardzo dobrze pozycjonują ta strona, więc tutaj to działa na podobnej zasadzie. Dodaję swój komentarz, opisuję coś od siebie, jakąś pomoc, jak dany serwis wygląda, ile na nim można zarobić na przykład i wrzucę sobie taki komentarz. I teraz tak, oczywiście lepsze jest tworzenie jakiegoś tam filmu na YouTube, ale to też nie jest takie proste, jeżeli nie wiesz, jak to dobrze zrobić, ponieważ to, że dodasz jakiś film, czy zrobisz posta i dodasz na swoim blogu, to nie znaczy, że zaraz ktoś na niego będzie przychodził. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to robić, to zapisz się tam, link będzie w komentarzu na temat marketingu afiliacyjnego. Chcesz się dowiedzieć więcej, to w opisie tego filmu będzie link, gdzie masz się zacząć formularzu, to wyśleć i informacje, jak takie rzeczy robić.
żeby to się dobrze pozycjonowało i zarabiać na tym dodatkowe pasywne pieniądze. I w ten sposób tak naprawdę tworzysz sobie ten pasywny jakiś tam miesięczny dodatkowy dochód. Jeszcze chcę, żebyś wiedział, że jest takie coś, taka aplikacja jak Premie za ankiety Google. Ona ma dosyć dobre opinie tutaj. Jak widzisz, też wypełniasz proste ankiety, na których zarabiasz na telefonie, ale te pieniądze możesz wykorzystać tylko w sklepie Play na różne aplikacje i tego typu rzeczy. Pewnie zastanawiasz się, co to są za ankiety i dlaczego w ogóle dostajesz za to pieniądze. Sprawa wygląda tak, że jeżeli firma tworzy jakiś nowy produkt lub udoskonala jakiś produkt, czyli wprowadza jakieś nowe funkcje, często potrzebuje opinii użytkowników, tak? Firma musi się sugerować opiniami użytkowników, opiniami ludzi i na tej zasadzie buduje swoje produkty. Także firma, która wysyła takie ankiety, ona po prostu w zamian za Twój czas, za to, że poświęcisz właśnie jakąś chwilę dla tej firmy sprawdzenia jakiegoś produktu czy wypełnienia ankiety na jakiś temat, uzyskuje informacje, dzięki którym później może budować lepsze produkty, lepsze usługi i zarabiać tak naprawdę więcej pieniędzy, czyli po prostu obydwie strony zyskują. Ty zyskujesz pieniądze, firma zyskuje dane, informacje, które w dzisiejszym świecie są bardzo, bardzo istotne. Swoją drogą, ostatni łyczek kawy, która już jest zimna. Także tak wygląda zarabianie na ankietach. Jeżeli chcesz się nauczyć pozycjonować te firmy na przykład na YouTube, czy budować swojego bloga odpowiednio, żeby przychodzili na niego ludzie i zarabiać po prostu więcej, zapisz się, link będzie w komentarzu. I teraz jeszcze jest opcja lepsza, najlepsza w sumie na dorabianie pieniędzy w internecie też. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to wygląda, link także będzie w komentarzu pod tym wideo. Także moja opinia na temat zarabiania na ankietach jest taka, że jeżeli potrzebujesz zarobić sobie coś dodatkowo, to możesz wypełniać te ankiety w ten sposób, jak Ci pokazałem, czyli tworząc te konta i wypełniając, ale fajnie, jak będziesz sobie budował ten pasywny dochód, wtedy zarobisz więcej, a najlepiej zapisz się tam, pokażę Ci jeszcze lepszy sposób na dorabianie. I teraz napisz mi w komentarzu, czy ten film Ci się podobał. Jeżeli masz pytania do tego tematu, też możesz napisać. Zostaw mi lajka, zostaw subskrypcję, ponieważ na tym kanale pokazuję krok po kroku, jak zarabiać w internecie i też i jak zarabiać duże pieniądze, nie tylko dorabiać. Także zobacz moje inne filmy, a się przekonasz i widzimy się kolejnym razem.